Tematy, porady, opinie, forum społeczność. Skuterowo.com. Dzisiaj w Skuterowo.com jedna z najciekawszych premier tego sezonu. Segment sportowych skuterów zasilił Junak maszyną 806. Od razu, na początku samego testu, mamy i dla Was, i dla nas, no nie do końca dobrą wiadomość. Junak 806, który do nas trafił, jest zablokowany, przez co bierze go na prostej nawet taczka z piachem. Więcej niż 45 na godzinę nie da rady. Niezrażeni tym faktem natłukliśmy nieco kilosów po mieście. Byliśmy nawet w okolicach warszawskiego lotniska. Jazda, choć żółwim tempem, była naprawdę przyjemna. Skuter wymusza spojrzenia wszystkich fanów motoryzacji. Magnesem jest przedni klosz. To coś, o czym musimy wspomnieć. LEDowe pozycje, światła mijania i długie. Wygląda to zajefajnie. Lampy na tyle i kierunkowskazy zostały wykonane w tej samej technologii. To tyle z rzeczy, które od razu biją po oczach. Dosłownie. Zastanawiając się nad designem, nie trudno o skojarzenia z włoskimi sportowymi maszynami. Jednak nam to nie przeszkadza, bo Junak 806 wygląda, no, prawie obłędnie. Każdy z elementów sprawia wrażenie przemyślanie zaprojektowanego. Spójrzcie jeszcze na zegary. Podobają się Wam? Nam nawet bardzo. Z innych detali warto przyjrzeć się wlotom powietrza. Nie pełnią żadnej funkcji, ale podkreślają charakter tego sprzętu. Fajne są też czerwone przeszycia kanapy i tego samego koloru ringi na felgach. Całość konstrukcji i dobre wrażenie psuje jednak jedna rzecz, ale o tym na koniec. Co kryje się pod plastikami? Silnik 2T z zapiętym chłodzeniem cieczą i sportowym wydechem. Wytwarza ponad 4 kłuce mechaniczne, co jak na 50 jest dobrym wynikiem. Niestety nie możemy tego sprawdzić przez wspomniany już kaganiec. Co do komfortu, dostrzegamy pewien kompromis. Mamy wygodną kanapę, dużo miejsca na nogi i pasażera. Z kolei zawieszenie jest dość sztywne, przez co lepiej omijać zapadnięte studzienki. Do pozycji podróżnej na tym sprzęcie trzeba się przyzwyczaić. Pozycja manetek wymusza lekkie pochylenie się do przodu. Sam układ kierowniczy z kolei jest, jak to się ładnie mówi, mało responsywny. Jego sztywność jest zaletą przy sportowej jeździe. W mieście niestety traci się na pewności, zwłaszcza podczas jazdy pomiędzy autami. Na szczęście masa i gabaryty są niewielkie. Słońce chowa się za horyzontem. To był miły dzień spędzony w towarzystwie Junaka 806. Odkryliśmy coś zupełnie nowego. Jaka jest nasza szczera refleksja? Naszym zdaniem ten sprzęt to dowód na niesamowity progres jakościowy wschodnich podwykonawców. Jesteśmy w szoku za sprawą tak dobrego wykonania, designu i spasowania. Nie potrafimy tylko znieść jednego. Tych przełączników to jakby do BMW zamontować fotele Stiko. Junkers musi to poprawić. Anyway, 806 wniósł na rynek powiew świeżości i wiele nowych emocji, którymi chcieliśmy się dzisiaj z Wami podzielić. Dzięki za to, że jesteście razem z nami. Do zobaczenia wkrótce. Chodź, musisz! Wskaźnik jeszcze nie pokazuje. Tylko te dwie kreski, to jest znak ostrzegawczy, czy to już jest... Nie, ale jak jechałem, wracaliśmy chyba z kogoś, to też już się świeciło. Dobrze, że to się tutaj stało. Byśmy go podepnęli na stację, albo ty byś pojechał jednym. Litr wody wylał. Porady, opinie, forum społeczność. Skuterowo.com